zaczynamy objazd. Trzydniowy objazd po wyspie. Zaczynamy od miejscowości Tachkicze, gdzie znajduje się prywatny dom tego wielkiego człowieka Lanzarote, Cezara Manrique. W jego domu znajduje się obecnie fundacja jego imienia. Za 20 minut otworzą posiadłość. Na tym potężnym polu lawowym Cezar Manrique wkomponował jaskinie, które powstały, bąble wulkaniczne, tunel wulkaniczny, wkomponował swoje mieszkanie. I za chwilę obejrzymy geniusz artystyczny tego człowieka. Kilka ledwie kilometrów od domu widoczny Atlantyk. No i weszliśmy. Wstęp 8 euro. Od 10 otworzone, praktycznie od 10.15. Hiszpanie się nigdzie nie śpieszą, ale taki lud. W tufie wulkanicznym porobione osłony na rośliny, gdzie podobno zbiera się woda i ułatwia wegetację. I wchodzimy. Proszę? Z fleszem. Cezar Manrique, urodzony w 1919, zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w pobliżu domu na skrzyżowaniu nieopodal w 1992 roku. To wielki hiszpański artysta, malarz, rzeźbiarz, wizjoner. Poniósł ogromne zasługi w ukształtowaniu się Lanzarote takiej, jaka jest dzisiaj, nie zajeżdżona przez tysiące turystów. Z głównego holu miejsce, gdzie najwyraźniej znajduje się jakieś pomieszczenie. W tym tunelu lawowym urządzony basen. W pomieszczeniach znajdują się prace wielkiego artysty i stąd takie przepiękne okno na gigantyczne pole lawowe. Dom rzeczywiście jest przestronny, około 3000 metrów powierzchni. Piękne okna, wszędzie dużo światła. Schodzimy teraz w podziemne części mieszkania Cezara Manrique. W jaskiniach, które powstały w wyniku tak zwanych bąbli wulkanicznych, kształtowanych przez wielkie bąble gazowe, urządził takie małe patia. O, jakie piękne pomieszczenie relaksacyjne. To pomieszczenie oświetlone tylko takim wylotem, kominem. I przejście do następnych pomieszczeń.
I z tego białego salonu przechodzimy do biało-czerwonego. Urocze są te labirynty. Kolejnym korytarzem wychodzimy już na takie wewnętrzne patio. Ach, to jest ten basen, który żeśmy fotografowali z góry. W oddali kominek. Kącik wypoczynkowy. Rzeźba nazywa się Encontrios i powstała w latach 70. I przechodzimy do następnego pomieszczenia. To drzewa chlebowe. A tutaj ani chybi galeria. Tutaj wspaniale montowana lawa wulkaniczna, jakby wychodząca przez okno na zewnątrz. Tam pomiędzy tą lawą w pokoju, a tym polem lawowym znajduje się szyba. Ale wrażenie jest nieprawdopodobne. Na ścianach malowidła z okresu, kiedy Cezar Manrique przyjaźnił się z Pablo Picasso. Przez pewien czas pracował również w Stanach Zjednoczonych, gdzie był finansowany przez Fundację Rockefellera. A tak wyglądał Cezar Manrique. W jednym z pomieszczeń można zobaczyć na żywo, na filmach. Wielkiego Alonso Batańskiego artysta. Zakończyliśmy wizytę w tym pięknym miejscu. Porozmawialiśmy z jedną z pań, która tutaj pilnuje. Okazała się Polką, podpowiedziała nam parę rzeczy. No i idziemy dalej. Wieje tutaj potężnie z nad oceanu. Takie ładne. Opuszczamy ten teren jeszcze. Rzeźba również stworzona przez Cezara Manrique. Tutaj tych rzeźb zostawił mnóstwo na wyśmiec. Dojechałem do miejscowości Aria, pisze się Haria, położona w dolinie podobno tysiąca palm. Tu znajduje się dom Cezara Manrique. Poddali kościół. Małe, senne miasteczko.
ja, samo centrum tego małego miasteczka. Rzeczywiście palm tutaj sporo. Szukam tego domu Cezara Manrique i ni cholery nie widzę. Chyba się wrócę po samochód, bo zaczyna kropić na Lanzarote. Oj, dobrze, że się wróciłem, bo dojechałem bardzo daleko i jeszcze znowu idę. No, na takim zadupiu tej Arii ten dom, że aż żal ściska pewną część ciała. No masz, babo, placek. Zapłaciłem 7 zamiast 9. No i nie można w środku fotografować. To jest takie małe podwóreczko. I tu można. To jest takie patio małe. Montowane w ogród. Todo el mundo, todas las especies saben vivir, menos nosotros. Yo creo que la principal aportación de César Manrique, y me atrevería a decir que las comprendo y las practico, es el viaje extraordinariamente coherente, propositivo, estimulante, de viajar desde la estética a la ética. W ogrodzie porastają palmy, a poza tym wulkaniczny piach. W tym kąciku można wysłuchać historii Cezara Manrique, jego filozofii, pewnie o gatunku sztuk, jakie uprawiał, a był artystą wszechstronnym. Trawników oczywiście tutaj nie było, bo chyba byłyby trudne do uprawiania ze względu na chroniczny brak wody na wyspie. Tutaj znajdowało się studio, gdzie on pracował. Jego pracownia. Artystyczny nieład. Tutaj był kącik basenem. No, mieszkał jak prawdziwy artysta. Tutaj pergola, taka ciekawa, z pni najprostszych w świecie. No problem. Na wystawę samochodową w Barcelonie w 1987 roku tego Seata umalował osobiście César Manrique. Obecnie nawet toalety przystrojone są dziełami Manrique. No i zakończyłem wizytę w tym domu, mieszkaniu wielkiego
Lanzarotyńskiego twórcy. Zachmurzyło się całkowicie. A dziwne, że jeszcze nie pada.